chwilę, żeby on tam sobie opuścił. No właśnie on tak... Właśnie tu ten... Wow, fucker! Nie, tu się podnosi w tą stronę. My się mieli to podnoszenie, powiem ci. Trzeba go ustawić tak raz, a dobrze i... Tak. Chyba będzie dobrze. Daj mu teraz prędkość, żeby kręt. To łapie, a jak ten, to bardzo delikatnie, chociaż go tutaj ruszam. A ten siłownik nie jest za bardzo ten? Zresztą musielibyśmy wejść, zobaczyć jak to wygląda, ale też nie masz prędkości. No właśnie. Siłownik powinien być po środku. No właśnie, który wziąłeś? Tym? Który to nie, jest? Trzecim. O, jest. Jest, teraz jest, działa. Idealnie. No teraz pracuje, nie? Teraz pracuje, tak. Mam na sztywno. Daj mu te 9, zobaczymy jak będzie. No, o to chodziło. O, prędkości brakowało. Tak. Nie dorzucał po prostu. Ale ty mówisz, tak? Trzecim. Tak. Widzisz, dociskał go. Jest idealnie. No, to go bolało. Moments later. I głęboko jest. Bo na tylna był wyoruj, ale... Co? Igiełka, nie? No teraz jest chyba gitara. Jednak co dwóch rolników to nie jeden. Nie, no nie zna się pługa, to wiesz. No to od nowo, to... A poza tym sterowanie to wszystko naraz. No powiem ci... Nie, no jest co opanować. Człowiek się mota, bo jestem przyzwyczajony do innej maszyny, nie? Dokładnie. Wyprostujemy bruzdę. Idzie szybko, fajnie, 10 na godzinę bez problemu. Nie, no jest jak na stole, prawda? I ma 1500 obrotów, mówi, że mu więcej nie będzie. Ja bym mu dawał ten 1800, tam żeby miał. 2 hours later. No i ożymy, proszę państwa. Dawid bawi się dronem, a ja troszeczkę jestem teraz tutaj z wami na osobności. I teraz tak, jakie pierwsze spostrzeżenia? O, wujek jeździ. Tak, zanim zaczęliśmy no, tak orać jak teraz, minęło sporo czasu niestety. No bo no, był rozregulowany ten puk całkowicie. Musieliśmy go od podstaw ustawiać. Kurde. No i w sumie go już ustawiliśmy, można powiedzieć. Kamyczków u nas jest sporo. Z 1,5 hektara zaoraliśmy, zanim go ustawiliśmy w ogóle. Ciężko było. No i do czego tutaj można powiedzieć, no już ogarniam przyciski, już się przyzwyczajam, no to całkiem inna praca jest i inne sekwencje w tym ciągniku są jak w dojcach,
tutaj trzeba pamiętać, że trzeba przełączyć kierunek jazdy. Bo można niechcący wjechać w rów, bo to jest odwrotnie. Naciskasz do tyłu i pchasz do przodu. A w dojcu je do przodu, to do przodu. A tutaj nie. No i to jest ta różnica. I teraz tylko joystick do przodu. I on... jedzie. Ustawialiśmy mu cięgło hydrauliczne, górne i dolne, znaczy górne i no i te od cięgła bocznego. No tym trzeba było się pobawić, ale jeszcze to wymaga chyba regulacji, bo w jedną stronę ma ciężej, a w drugą stronę ma lżej. Jeszcze trzeba pobawić i będzie gitara. Bardzo czuły jest ten podnośnik. Normalnie kurczę jest tak czuły, że sobie nie wyobrażacie na głębokość. Tak samo tutaj mieliśmy problem, bo mieliśmy na mieszanym i on jak miał za ciężko, to podnosił pług, jak miał za lekko, to za bardzo, ten za duży skok robił podnoszenia i opuszczania cięgieł. Raz nam zagłębiał ten pług, raz wyciągał. No, jak zrobiliśmy tutaj na tyko, tylko na jest na... chyba jest na uciągu. No to jest gitara. Teraz nie wypłyca, nie ten, nie zagłębia go, no i jest gitara. No tak powinno być, mi się wydaje. Teraz dosyć ładnie orze. Silnik jak chodzi, no chodzi, potężny jest silnik, głośny, kabina no wiadomo od Arbosa, czyli nie jest jakiś tam mega, nie jest mega wyciszona jakaś tam, no ale ten, no coś za coś, tak? Jak chcecie w tym wyposażeniu ciągnik z taką mocą, z taką skrzynią, wyposażeniem, no to trzeba się zastanowić, ile tam trzeba dać. No tutaj zobaczymy, jaka cena będzie. Nie wiem, mi się wydaje, że pół bańki za taki ciągnik to by było można dać. Chociaż mnie na razie nie stać. Na razie mi nie stać, no niestety. Ale może kiedyś w przyszłości. Trzeba poczekać, zobaczyć, jak te ciągniki będą pracować. Znaczy poczekać, nie poczekać. No trzeba po prostu albo kupić go i testować, no zobaczyć, jak to chodzi. Też nie mogę powiedzieć, że to jest super elegancki ciągnik, bo nim jeżdżę, no to jest nowy ciągnik, to wszystko wyjdzie w praniu. Czy będzie miał jakieś awarie, czy nie? No każdy ciągnik ma, tak? Ale którego ciągnika nie da się naprawić? No powiedzcie mi, no da się, wszystkie praktycznie naprawić, więc... No głośnie jest. Żona dzwoni. Jakby ta pierwsza skiba za głęboko szła teraz. Nie wiem dlaczego.
A już tak fajnie go ustawiliśmy. Chociaż tu może być dziura jedna, bo widać, no taka na środku była. Może być. No, także tak jak widzicie, no wszystko fajnie na razie chodzi. Tutaj na monitorze mamy podstawowe funkcje. Czyli widzicie, tak, tu mamy te prędkości, to już co mówił Daniel o tym. Daniel? Dawid. Kurczę, Dawid. Dawid o tym mówił. Mamy prędkość, obroty, temperatura. Jak się skręci za bardzo, tak gwizdzę. Że nie jest skomplikowany ten ciągnik. No, tu są tylko jakieś podstawowe informacyjne rzeczy. Nie ma jakichś tam wynalazków. To chyba jest zmienne ciśnienie na każde złącze. Tu mamy mamy te światła. Jakieś tam włączenie, wyłączenie, kierownica, bla bla bla. Wyłączenie prądu, trójkąt, światło awaryjne. Rewers, którego nie dotykamy, pedałów w ogóle nie dotykamy praktycznie. Chociaż jak się naciśnie stop, hamulec, to zatrzyma się. Prawdopodobnie tego się nie używałem. No. Tu mamy też kamerę, ale nie będę już ruszał tutaj. Dobra. Tyle z tego, coś tam później może z Dawidem pogadamy o nim, pokażę wam co nieco, on wytłumaczy. Może tyle z tego, tej prezentacji, z tego testu. No co, jedzie, jedzie na godzinę spokojnie, może zrobimy mu testa więcej. Nie, więcej mu nie ma co dawać, jest gitara, tak mi się wydaje. No mógłby pewnie jechać szybciej, ale to... Powiem wam, że już praktycznie opanowałem tak jak trzeba te guziki i przyzwyczaiłem się. No szybko można się do takiej maszyny przyzwyczaić. W tym momencie jeżdżenie takim ciągnikiem a la Fendt, no to się robi naprawdę przyjemne. Fajna, fajna sprawa, powiem wam, że taka skrzynia to jest niebo a ziemia do takiej tej, chociaż to wiem, że jest, jak widzicie, jest zamulona, tak? Reakcja jest opóźniona, tak samo jak jeździć szosą w transporcie. No to trzeba się z tym liczyć. No, to nie jest taki, że dajcie gazu w palnik i jedzie. Tutaj to ma tak opóźnioną trochę reakcję. Gaz do dechy, znaczy gaz do dechy. Cześć, ty do przodu sam i sam ciągnie.
jest bajka. Dobra, Dawid idzie, także przyjadę zaraz Dawida, ale to nic. Się zdziwił, wystraszył się, kamyczek się wystraszył. Ale to dobrze. Trzeba być czujnym. Więc tak, słuchajcie. Naprawdę on ma duszę. Nie ma bata, bo im agresywniej traktujesz Arbosa, tym bardziej rogi pokazuje, proszę Państwa. A dokładnie chodzi o ten joystick. Im bardziej go agresywnie popchniemy, tym bardziej na agresywnych obrotach jeździ, proszę Państwa, powiem Wam. Tutaj mamy takie wymoklisko, no ale tu nie ma już praktycznie wody. Myśleliśmy, że się będzie kopał Arbos, ale to niestety. Zobaczcie, trzeba delikatnie trzeba joystick i on wtedy... Za mocno. No, cacy, naprawdę, nie chciałem. Patrzcie, delikatnie teraz do przodu. I on się rozpędza i trzyma wtedy 1500 obrotów. O, widzicie? Jak mu weźmiemy ten joystick, jak je wjeżdżamy, puszczamy pług i rurę ręką do końca, tak szybko, agresywnie, to on od razu 2000 obrotów i nie chce zejść wtedy niżej, po prostu on myśli, że chcesz tak, żeby jechał, więc ten tak jedzie, nie? No, także widzę, że tutaj jest coś jest tak ustawione, że ciągnik reaguje na agresję gazu, czyli tego joysticka. Im bardziej go posuniemy szybciej do przodu, tym on bardziej, można powiedzieć, na większych obrotach zrywny jest bardziej taki, no, że musi z kopyta. Może to jest po to, że na przykład jak potrzebuję takiego jebnięcia, no to wtedy możemy to zrobić, powiedzmy, agresywnym ruchem do przodu. No, nie wiem, tak myślę, bo Dawid tak samo o tym nie wiedział, a jak zacząłem delikatnie wchodzić, bo po prostu powoli, ruszać po prostu płynnie, powolutku, no to on te 1500 obrotów sobie cały czas trzyma i spali mniej. No niestety spalił teraz sporo, bo my tam co chwilę przejazd, wyszliśmy, a to w tą stronę cięgła, a to w tamtą. No prawie półtore, no prawie dwie godziny zeszło nam ustawienie tego pługa. No niestety, nie wiedzieliśmy się, jak za to zabrać. Chociaż, no wiecie, no ja tam z pługiem mało mam do czynienia mimo wszystko, bo no dużo nie porałem ogólnie godziny w Dojcach. No brat zawsze orze, bo u niego ustawiłem kiedyś pług, także jak już się raz ustawi, no to się orze do końca, tak nie? Znaczy, zawsze są jakieś korekty, no ale nie wymagało takich zmianek tutaj. A tutaj, ale tutaj już ustawiliśmy tym cięgłem bocznym, także jest gitara. No i słychać takie, słyszycie, taki zgrzyt. To jest, mówił nawet, że to się druga pompa załącza jakaś tam. Muszą nad tym popracować, bo widocznie na wolnych obrotach po prostu no jakiś tam jest za dużo pewnie obciążenie. Powiem Wam, że już opanowałem praktycznie w 100% te guziki.
to jest bajka. Mógłbym nim orać teraz od rana do nocy. W takim ciągniku też się chce orać. Widzicie? I teraz tak powolutku. Powolutku. On się będzie rozpędzał. O. I mój teraz. On ma taki najpierw skok, a później trzeba go do tej prędkości rozpędzić. Powolutku do 10 i gitara. Także 1500 obrotów. Pięcki na 20, tam nie wiem, 23-24 cm. Chyba nawet głębiej, bo wyorujemy jednak tą martwicę, powiem wam. A my przeważnie orzemy tak na 23-22 do 25 max. Ale nie wiem, czy on czasem nie głębiej. Nie mamy miarki, żeby zmierzyć. O, są kamyczki. Fajnie się orze, naprawdę powiem wam, że miło się orze. Siedzenie jest średnie. Kręgosłup mnie boli, bo cały czas w prawo trzeba. Ja już tyle, już i tak samo kark troszeczkę boli od tego skrętu, bo, i ogólnie głowa już mnie boli, bo może nie od hałasu, tylko że od tych to wszystko ogarnąć plus te ustawienia, no tak się troszeczkę denerwowałem, no i z tego może, no i poza tym jestem przeziębiony, zarażę najwyżej tego Dawida COVID-em z Bidem. COVID nie istnieje już, proszę państwa. Można to totalnie ogłosić. No i jak się orze? No widzicie, fajnie się orze. No skrzynia chodzi głośno. Także wyciszenie tej skrzyni, kabiny, no nie jest tak, jak być powinno. Może nad tym popracują, jakby dali matę od dołu, to by było ciszej pewnie. No ale to wiecie. Chińczycy tam może nie przykładają wagi, nie mają może nie jeżdżą takimi ciągnikami fettami, że to już u nas standard jest takie coś. Cicho, musi być fajnie. No nie, oni bardziej idą ma jeździć, a wygoda to jest na drugim, można powiedzieć, planie, tak? To ma robić robotę, a nie mamy tu, można powiedzieć, sobie hamaka rozcielić i nic nie robić, tak? Jest to prosty ciągnik, jak widzicie. Nie ma dużo funkcji jakichś tam skomplikowanych, jakichś ustawień na monitorze, nie ma jakichś programowań. No takich czasówek tego nie ma, w fetach to jest. Majster. No, marzeń, taki używa, będziesz chory, zobaczysz. Żona dzwoniła, mówiła, że chciała ten. Chcą przyjechać chłopaki, zobaczyć. Wojtek, go puścimy, jak już ten uczy się, nie? Bo on jutro pojedzie tam. W sumie z rana ja zacznę, a on pewnie dalej będzie. Nie będzie, kurde. Tak. Tak jak mówisz. On ma duszę. Jak go traktujesz, tak on jedzie. Jak go biczem, no to jedzie. Jak delikatnie pogłaszczesz, no to jedzie delikatnie. No. Oszczędnie. Czyli dobre ciągi, jedno słowo. Jak na takie pierwsze parę godzin, no to jest pozytywne, nie? No mi się wydaje, że chodzi tak samo jak fent, tak? Kręcą się koła, dajesz do przodu, jedzie, do tyłu jedzie, podnosisz, obraca wszystko. Normalne ciągi. No tak, no. Fajna praca ciągnika, no fakt, że jakby popracowali nad matami, wyciszeniem tej kabiny by było pewnie ciszej, ale to jest druga planowa, to jest prototyp, tak? Dokładnie. Mogą to zawsze dopracować. No silnik jest potężny, nie? Czuć tam, no. Słychać go, nie? To jest taki jak w czołgach był. No. No i robi robotę, tak? Zaorać zaraz będziemy mieli koniec worki. Zaraz bliżej.
Ale z tamtej strony to się będą z nas śmiać. Cośmy narobili. No, trzeba ale było ustawić i się nauczyć. No, ale ustawiliśmy. To najważniejsze, że jest w miarę ustawiony, chociaż no jeszcze troszeczkę by trzeba było poprawić, ale to szczegół. Za dużo nowości na raz. No naprawdę. Nie no, taki pług ustawić to nie jest tak obciuknia. Pewnie. Tym bardziej taki like jak ja tam w sumie nie orałem dużo, nie? Brat zawsze łoży. No ale Ferdynand to prosty pług tam. Znaczy prosty. Nie jest prosty. Co to za kamienie masz? No takie jak grzyby po deszczu, wiesz? Co roku zbieram i co roku wyłażę, to żeby to były pieniądze, powiem ci, no. Albo bryłki złota, no to cieszyłbym się, powiem ci. Miałbym pewnie za trzy takie arbozy na podwórku. Po jednym sezonie. No. Albo się chciało zbierać. Przyzwyczaiłem perfidnie. Już ogarniam to wszystko, tu już się robi bajka, nie? Sprawnie to idzie. To był taki, wiesz, dotkniesz źle, kurde, coś się wydarzy. Zrobisz nie tak, moja wina. Wiesz, ta maszyna wypacza jest, mimo wszystko. No, tak, ale jest powiedziane, że inaczej to wszystko działa. Musisz człowiek nauczyć. Ale już ogarnąłem, powiem ci. Dwie godziny i powiem ci, że nawet starszy człowiek, to jest prostsza maszyna niż Deutz, bo tu nie trzeba nic odblokowywać, jakieś hydrauliki w ogóle, także to jest na plus. Ale jeszcze się czasami zastanawiam, co dociskam. Jak się człowiek, wiesz, zagada, nie? Trzeba popatrzeć, nie wiem. Tak. I już się nauczyłem, że trzeba powolutku, ale do przodu, żeby ten pług, nie? Żeby ta kółka wyskoczyła. No. Dobrze, że jest zabezpieczenie hydrauliczne. No, człowiek, to byśmy tu kołków raz rywali, człowiek. Nie, no ten pług jest bajka, nie? No, zarąbisty. Pięknie orze. No, fajny pół. Tylko drogi. Mercedes. A może w przyszłości, wiesz, jak se pospłacą, to mnie będzie wtedy stać, ale to jeszcze parę lat. Ale powiem ci, jestem pod wrażeniem tego, że to tak ogarnęli, jest dużo zbliżone do Fenta, tak? Dogania, tak? Dogania tą całą technologię Chińczyk, tak? No to widać teraz, jak chińska technologia idzie do przodu. Bo to nie jest boskie? Nie, to jest chińskie. Po chińskie chciałem. A telefony mamy z Chin? Wszystko mamy z Chin. Huawei, jak się śmiali z tego, z Hyundai'a, pamiętasz, jak chodził? Co to za cacka, jakie dziwne samochody Hyundai, nie? A dawali 5 lat gwarancji i zobacz, jaka renowa teraz. No to samo może być z Arbosem, powiem ci. Wszystko, co jest nieznane, zawsze ludzie się tego boją. Dokładnie. Się przekonać. Dlatego ja jestem takim człowiekiem, który zawsze próbuje czegoś nowego. No zaryzykowałem, kupię tego Arbosa 2400 godzin. Powiem ci szczerze, że mi się spłacił. Tyle, co on robi przy tym turze, przy tych obredlanie, talerzówka, takie tam inne rzeczy, delikatne. On chyba pługa tam nie widział za często. Dlatego 2 hektary założył. The next day.